Czym ręczką jestem na tym miejscu z Bidama, gdzie pan przetrwa się dwa. Nie zajmijmy się wsiadaniem na wozu. Na taki wyrok mi przyszła robota. Oczywiście ogólnie jest maj 3890 złotych na koncie. Ponieważ krówki naprawdę są wydajne. Nie mogę powiedzieć. Mimo niskiej ceny to wydają 14 litrów na utój. To by jestem w szoku. Ale co wiąże się z tym? Też musiałem dokupić pół tonę śruty, czyli kupiłem sobie tęby. Więc musiałem sobie kupić. Często tutaj roznałem. Nie chciałem zamówić z powrotem. I jeszcze kupiłem nawozy. No bo wiadomo, że jeśli rozsiałem nawozy, to musiałem je kupić. Więc koszt 1800 zł za tonę. Dwie tony kupiłem. Już wam idę pokazać, czy wygniemy się na spokojnie. Cieska sobie to może pakotać, nic się nie dzieje. Ale dzisiaj to nie tylko jedna akcja nawozy. Jest to także, będzie akcja ścianokosy. Kupiłem lubofoskie podzboża, niestety. Myślałem, że ona jest stosowana oczywiście na zboża, ona jest podzboża, ale myślę, że jako tako także zadziała właśnie na rosnące rośliny. Niestety, powiedziałem tylko jedną dawkę nawozu dam, bo w maju nie da się prędzej. W kwietniu jeszcze nie miałem pieniędzy na to, żeby zakupić nawozy. Na szczęście udało się, te nawozy ogólnie 2 tony zapłaciłem 3700 z dowozem. Dużo tanio, nie wiem, 2 tony myślę, że mi dość starczy na dość długo. Ale zobaczymy. Powiedzcie, ryzyk fizyk. Czy to będzie wystarczające, czy to nie będzie wystarczające. Ja tak sobie jeżdżę. Widzicie. Raz, przyjazd. Zobaczymy, jak idzie na mnie. Nie wiem, sąsiedzi jakoś tutaj będzie się nie postarali o roboty w polach. Widzicie, że tak ta wieś powoli chyba wymiera z tego, co widzę. To naprawdę nic tu nie ma nawozu. Nie ma nic obrony na polach. Dziwne to jest. A naprawdę dziwne. To by mi tylko jedno pole. Co bardziej się skupię dzisiaj na sianokosach niż na samych nawozach. Myślę, że to dobrze widzę. Ale widzę, że tego nawozu zbytnio też dużo nie leci. No głównie była lewka ustawiona raptem 150 kg na hektar, nie wiem. Szczerze, jeszcze nie wiem dokładnie, jak ten nawóz nosiewać. Więc tak 150 kg na start może będzie dobrze. Zobaczymy, czy wyjdzie jakiś plus z tego. Wiadomo, nie mam jakichś dużych pieniędzy. Mam nadzieję ogólnie, bo widzę, że silnik się zatknął. Zatkał i widzicie, to nie rozsiało mi, zboża. Także musiałem jeszcze jechać do znajomego, kupić po 900 zł za tonę ziarna niekwalifikowanego, bo także zbrakło mi niestety zboża pszenicy, jęczmienia, więc musiałem sobie jechać kupić. Natomiast ja widzę, że teraz w ogóle przyciąłem się, tak trochę nie za bardzo, ale mniej więcej wiem, jak mam jechać. Mam nadzieję, a poczekajcie, bo miałem jeździć w środku. Myślę, że ogólnie nie powinno mi starczyć tego nawozu na podkreślić cały sezon. Taką cichą nadzieję, że nauki także będzie. A wracamy do krów. 13 litrów na udój. No powiem szczerze, nie jest to źle, ale wiadomo, trochę się ty dałem na jotom. Myślę, że jeszcze troszeczkę bardziej podciągnę, jeśli bym kupił po prostu. Czekajcie, musiałem spauzować, dlatego bym tylko tutaj musiałem włączyć. Dobra, teraz tak, musimy sobie tu zawinąć. Mniej więcej wyszło.
Ja mnie nie było, to sobie poprawiał to po prostu. Te nawozy. Wtedy wiem. Na łuko się je. To jest trochę inaczej niż bym sobie życzył. No ale wiadomo. Na łuku trzeba się pierwszy raz nauczyć. Nie wiem, no szczerze, powiem to ładnie. Ale to zboże podchodziło. Mimo wszystko. No się nie jest tak. Co to w ogóle się... O, jest. Chyba. Kiedy tu nie mylę. Czekajcie, jak sobie tu... Idziemy i zobaczymy, bo żebym teraz, bo policja nie powiedział głupoty. Który to mam mi? Nie, dźwięk, przepraszam. Już mi się tak myli. Trochę tych pól mam pokręcone. Mam trzy... A, no tak, tu jest mi tu obok, mam trzy owiec. A, tam naprzeciwko łąki, mam powiedzieć. Mamy pszenicę, dlatego mi się pomyliło z tym wszystkim. Dobra, lecimy dalej. Z nawozami. Nie wiem, jak mi wychodzi to w ogóle na... Będzie to widać później z siewania. Dobrze, że na ścianę, ale mam nadzieję, że miarę to dobrze wychodzi. No jak się zostanie? Właśnie dosiany, no to trudno, będzie ostatni. No ale mam nadzieję ogólnie, że w miarę to będzie dobrze rozsiane. No no, bo wrzuciłem tak inaczej się rozsiema, to też pierwszy raz. Szczerze mówiąc, gram tutaj. Więc troszeczkę muszę się poduczyć. Dobra, zmieniamy sobie tak. Ja tam sobie mówię raz, ja tak pojechał u nas, mówię raz przeraz, ja gdzieś teraz w sumie będę miał pewniej, że mi starczy, nie? Trochę nakładu będę robił, bo trudno, chcę tylko też się wtedy korzystać, rozsiać, mieczem się latały. No bo ta łąka naprawdę jest dość spora, chciałem połączyć na, powiedzmy, w jednym nogu, na mozy razem z spełnianymi sianokosami, no bo z sianokosami, z tego względu, że myślę, że na tym odcinku będę miał pogawiane. Będę się posiadał, proszę was, sobie siano, tak, przepraszam, trawę na przed odcinkiem. Mogę powiedzieć, żeby to nie zanudzać. Tych klawiami powinno być hit. Mam nadzieję. To dobrze. Nam wychodzi. No jednak mam trochę szeroko 10 metrów. No to tam ani dużo, ani mało, mogę powiedzieć, w pewnym sensie. Jeździmy trochę nakładem na 100%, ale lepiej troszeczkę nawalować, może tego wolę coś będzie więcej. Mamy to praktycznie, można powiedzieć, że stacja faza, na której możemy w ogóle rzucić nawozy, więc musimy jakoś tutaj to sobie nie rozplanować, tak? Choćby, żeby to lepiej wyglądało. 2 plity, no jeszcze tutaj pójdzie, to praktycznie mam półtora siewki na te pole. Myślę, że na kandowa dawka. 2-3 baksów pójdzie to ogólnie mnie na to zboże, więc baks tylko bardziej, że może powiedzieć, zostanie. Bibak. Ale tylko nawozy kupiłem bibak, bo nie mieli po workach. Więc wiadomo, co musiałem robić, czy musiałem sobie, jak to się mówi, łopatować. Bo nie wiem, bardziej wiaderować nawozy tego rozsiewacza. No ale wiadomo, lepiej sobie tak radzić. Mam, że odchodzę tego tora, ma w tej 30, to mogę sobie na spokojnie ogarniać temat z nawozami bez żadnych problemów i z tym ozonunkiem przede wszystkim właśnie tych nawozów. Może ten tur nie jest jakiś tam wybitnie długi ani mocnym udźwigiem nic, ale sobie daję na spokojnie radę. Myślę, że i tak będzie tutaj elegancko i tak się elegancko sprawdza w sumie moim zdaniem. Ten tur za pieniądze wtedy celowałem, bo chyba z tym, jak wspomniałem, dużo nie było. No, jeśli mi się zdaje, że chyba będzie wszystko praktycznie i idealnie na tym polu. Dobra. Więc to właśnie mi 30. Tak, nie, dobra, to wejdziemy sobie tutaj na gospodarstwo, się będziemy pojawiać, zobacz, sobie postawimy z tyłu. Piąteczką sobie pojedziemy elegancko. Siadam tutaj do drugiej 30. Stepanie jest jeszcze nie schowana.
Muszę sobie coś pokombinować. Fajnie mi jest zrobić. Tej 30. Nie, 30 to jeszcze ty. Dobra, gasimy. Lecimy. Widzicie, jak to wygląda. No i zapalimy maszynerię. Niestety, jak widzicie, wyskoczyło mi wapno tutaj. No ale niestety nie mam pieniędzy na to, żeby to teraz ogarniać. To trzeba będzie jednak was przeładać. Więc tutaj nie ma takiej możliwości nawet. Żebym ja mógł sobie pozwolić na przeładowanie teraz łąki i przesiewanie po prostu. Może się to wyłączyć. Zrobi na kolejny sezon. Może fajnie by to było. Chyba 12 na godzinę. Wiem, że 30 daje radę na spokojnie sobie tak latać taką prędkością. To tak, ja bym spróbował robić ten mig w życiu realnym się robi, czyli żeby tutaj elegancko powycinać od razu, żeby coś ładnie wywijać siarką, wiadomo. Tak w życiu realnym elegancko. No jednak skupą, żebyśmy tak nie zrobili, ale jednak głębinówką to na luzie sobie tak możemy zawinąć i już można sobie lecieć z tematem. Jak się podnosi, bo wiadomo, żeby tutaj się nie urwało coś. Słupica się nie urwała, bo później będę jaja. Wiadomo, że mam 3800 na koncie, ale nie chcę ich pieniędzy teraz przeznaczać na zakup części to kusiaki, bo słupica około 500 zł kosztuje na jeden, nie wiem jak powiedzieć, otwór w skrzyni. Nie dobra, sobie teraz tych pieniędzy po prostu oszczędzać, bo nie wiem jakie będą koszty właśnie związane z następnymi pracami, tak? Bo jednak muszę się trzymać kupić do kostki. No tutaj też prawdopodobnie muszę kupić spężarkę, mam warsztat, ale niestety tej spężarki sobie nie kupiłem, a muszę mieć spężarkę. Mam jakiś mały kaczek, muszę wlecieć aż, nie wiem czemu wlecieć. Nie wlecieć, tylko wlecieć. Wybaczcie mi, tak się dziwiłem, to się mówi. Nie wiem, jakiś kaczek może wleci. Na pewno jakiś używany. Na pewno bym wolał chyba używany z takich mocniejszy niż właśnie jakiś nowy i słabszy kurwać kacze. Bo na pewno będę miał wydajniejszy. Na pewno chcę na siłę kupić kacze na 230 czy na 180 watt. No po prostu na siłę kupić kabel kacze, żeby już na którą by to robiło. I na prawdopodobnie gorącą wodę, to już też troszeczkę kosztuje, ale będzie jakiś, będzie bankament fajny, bo planuję tutaj, jeśli wszystko będzie dobrze wyszło, no coś fajnego tutaj także rozkręcić w tym temacie, żeby po prostu się wszystko zwracało, bo planuję prawdopodobnie zrezygnować z pracy na warsztacie i może jeszcze jako tako może otworzyć własny biznes związany z maszynami, z maszynami, właśnie z naprawami maszyn. Ktoś tam parę groszy zawsze to było. Wiadomo, teraz jestem jako rolnik, więc mogę sobie pozwolić na to, by na to tworzyć swoją firmę. Otworzyć sobie firmę i płacić po 20 plus, żeby po prostu bez tego miał. Proszę, dobra, gospodarstwo. No ale jednak zawsze ten dodatkowy dochód fajnie by mieć. Fajnie by było mieć. Dodatkowo tam nie wiem, te 5, 6, tam 10 tysięcy. To bym przykładowo, co nie? Na to. Bo niby wiadomo, jakie są teraz czasy. No niepewne. Zawsze mieć jakiś dodatkowy dochód jest bardzo fajnie. Wiadomo, a jako taką teraz dojeżdżę po pracy jest. Coś powiem myśliwe. Lepiej mi wolę otworzyć własną firmę tutaj i skupić się tutaj na miejscu. Wiadomo, część garażu musiałem poświęcić na to, by
naprawiać ten warsztat. Ale mam taką rękę, może nie jakoś tam luksusową, ale mógłby tam być mniejsze czynniki typu, nie wiem, 70-tki, 914-tki w różnym stylu naprawiać. Może by było to lepiej i mógłby sobie na spokojnie lekko to robić. Po prostu dlatego jeszcze gospodarka na razie, dopóki nie pęży, wiadomo, dla jednych pieniędzy, mimo wszystko, bo teraz za mleko wystałem suma summarum, było to 35, miałem chodziło, a pewnie bardzo fajny pieniądz, ale muszę chyba naprawdę obstachując chyba troszeczkę zmniejszyć zużycie, znaczy tak, zmniejszyć, czy obstachując od tego wszystkiego, zmniejszyć trochę zużycie gnojówki, bo czy produkcję gnojówki i obornika, bo tego trochę za dużo mam, więc muszę trochę przebawić w tym modzie. A co do mleka? Jeszcze ciut zmniejszę, żeby jednak tam te 10 litrów mleka było. Raz jeszcze nasie też nie jest jakoś tam dużo wybitnie, wiadomo nasianie, no ale prawdopodobnie jak będzie, no to pierwsza inwestycja, która będzie, to pewnie prawdopodobnie będzie paszowóz kupywany właśnie do mojej gospodarstwa. Jakiś malutki, nie wiem, 2,5 metra sześciennego, coś nie w stylu. Po prostu, żeby te 30, te 30 któraś innego pięciolnika większego, no żeby jednak te 30 tutaj urzędowały w tym paszowozie. Nawet może o to, jeśli chodzi o paszowóz, no to tylko pewnie wchodziło, ale ten ta czerwona, bo ona będzie tylko pewnie obawała. Dopóki ten paszowóz nie będzie jakiś większy, bądź ewentualnie nie będzie pepek siana, bo jednak to budowa trzymam tylko przy tej czerwonej 30. Nie wiem, no teraz jakoś tutaj fajnie ograć to. Nie wiem, liczyłem właśnie na dofinansowanie, wiadomo, 150 tysięcy, jak teraz 200, nie pamiętam dokładnie, ale jednak stwierdziłem, że jednak to nie jest dla mnie, bo jednak ta biurokracja mogłaby mnie zbytnio uwiązać i jednak stwierdziłem, że nie będę miał żadnego dofinansowania, będę na razie oscylował w maszynach takich, jakich posiadam i zdarzał się swoimi rękoma, tak po prostu też to fajnie wyglądało. Mogę tylko tam się bardziej pobawić, nie wiem, właśnie ten warsztat i naprawiać maszyny i naprawiać, bo widzicie, mi się to też już tam powoli nie domaga. Zbójnicę mi mocno wyjął, muszę sprawdzić zbójnicę. Pewnie jeszcze nie naprawić. Tutaj jest właśnie ten manka będzie w zbójnicy. Mimo już jaka ma najcichsze zbójnice w historii uczuło. Bo praktycznie mam 30 obstachowych w realu. No to się na 30 to nic. Znaczy on nic nie bije. Nic nie bije, żadnego bycia zbójnic nie ma. Bez bale coś tam sypie się, jakieś łożysko czy coś. No to tam wiadomo, to już będzie samo siebie było, ale tak sobie była, no to nie ma ani absolutnie prawa być w 30 zwojnica. No tutaj mi niestety niestety zasiada się jak ta zwojnica cieknąć, więc muszę trochę też pewnie uszczelnić. Więc to prawda, mam jakieś koszta, jakieś uszczelniacze założyć nazwu, sobie też popatrzeć się za częściami, że kupić paliwa. Kupowałem ogólnie na maj, czerwiec, przepraszam, na kwiecień, my kupowałem 100 litrów paliwa. Mleczko, zostało paliwa, 30 litrów. Wiadomo, 30 same sobie są oszczędnymi ciągnikami, dlatego 30 są gminem gospodarstwa i paliwa długo zostaną mimo wszystko, że no, patrząc, dużo nie będą miały roboty. Może się no kosak typowo będą coś tam robili, ale żeby większe ciągniki mieli, chyba że tamte będą ciężej pracy, ale takie ciągniki jak 30, czy jedna, czy druga, to będzie na pewno czy do paszowozu, czy do
A, ty nie paszę włożu. Mam poważny paski plac, tak. Czyli to było posiaka, tego posiaka, trzewacaka, zgariaka i tego typu rzeczy. No bo naprawdę do takiej roboty, no jest naprawdę kwestia oszczędna. Dasz roboterowi, tak. Brak mi tylko, to jest hamer 35 posiaka, się nie mylę, no jest troszeczkę trzymała. Mogłabyś mieć 65 na spokojnie, mam sobie dodać go. Ale wiadomo, tak jak było, tutaj na placu kupowanie wszystko, tak to kupowałem, nie przemyślałem z jednej strony jak to kupowałem, mogę zostawić to pójść, tak powiem, licytację. Pójść kolejnym ludziom licytację, ale jednak czymś ja to wezmę, no i sobie nie żałuję. Tylko posiakać, że tam te silniki kupiłem. Ale myślę, że jeśli tak będzie, no to na pewno szybko też pojawi się na pewno jakiś silnik, nie wiem, za sezon, dwa. Wszystko zależnie jak tam wszystko wyglądało. No bo jednak, bo bardziej chcę tak iść, wiadomo, działamy. Często właśnie nie będziemy wymieniać, nie wymieniamy, tak. No ale jednak to farmingu może będziemy tak robić, że kupimy, podremontujemy, sprzedamy, nie wiem, nie zgaduję. A jeśli nawet jak kolejna oferta trafi, no to będziemy się bawić tak, żeby po prostu się bawić tym. Rano się radnością, ale też prowadzi, będę chciał pobawić się tym wszystkim. Tą całą drogą. Kacie, bo teraz podejrzewam, że właśnie jest mijacze. Kacie, kajdenkę łączę, to ile nie ma? 12. Kolejne to. I więcej może dać? Nie, 12. To pasi. Pewnie ja szybciej na nawrotkach. Mówię polowych biegów włączać. Przebije też szosowe. No i tak. Niby 30 jest połowa członki. No ale powiem szczerze, nie bardzo fajnie się to robi. Ja chciałem tak bardzo też, żeby posiedzieć choć 30, mimo że mam tak głosowano 255 i tam taka 75,7. No ale już mało właśnie. 75 poni. No to w takiej posiadce na bardziej mi leży 30. Mam posiadkę tam, teraz już to będzie 7. O Jezu, 7 ma tam ta posiadka, ja pierniczę. 7-letnią posiadkę. No i na pani to bagna, wiadomo, od początku było tak, że chyba na banówka wtedy wszystko zbytnio nie mogła chodzić, bo nie była jeszcze wyrównana w skrzyni, ośka, łożysko. Nie prawda, że może tylko tyle, nie były na samej zwolnicy, tylko na tyle nie łożyska bardziej tam siadają, ale właśnie później jak się już to robiło, to naprawdę zajebiście się nią robiło, tą 30 robi się dalej, mimo że w okresie zimowym te starsze ciągniki, znaczy inaczej, ciągnik zładować, powiedzieć, czyli pan tak sobie nada no, codziennie, te starsze ciągniki, jak powiedzicie, w okresie zimowym mają odpoczynek, po prostu mają odpoczynek, a w lecie no, po prostu robią to, co powinny, czyli typu 30 opryski, co ich cyklapy, jak się obornik wywozi na pola, rzuca Ferguson sobie lata w rzutniku właśnie 4,5-tonowym. Chyba jakoś tam sobie leci. Fargo są także chodzi w pugach, w trójeczkach, czym jeszcze chodzi. Tak, ja ci muszę powiedzieć tak. Myślę, że szeroka spięta z bananami czy OC, ale jeśli chodzi o szokawki, no to wszystko też sobie to właśnie z połu bez dron. W sensie sprężynowce też by się fajnie robi. Wiadomo. Tak dostaje po gerach, ale idzie. No i Ferguson też lata sobie w Ferrari serwa 70. Tak mi latał w tym roku. W tamtym roku tak. W tym roku jeszcze na wiosnę. Na jesieni już odpuściłem sobie
Widziałem sobie fajnego kontaka, bo tutaj ta leżotka, bo późno w pomocach się obiło. No to już wolałem sobie te paci przywozić piwo zrobić. A tak, żeby te starsze ciągniki stały, nie, to też tak nie jest zbytnio źle nie wygląda. Natomiast właśnie widzicie, jak przodcy są nieraz nagrywane, to jednak widzicie, że przeważnie Fanta także robi. Bo to jest silnik kupowany nówka 7 lat temu, 8 lat temu, będzie o mój Boże, jeszcze tak tutaj 8 lat temu, 8 lat temu był kupowany. 7 minęło, no dopiero na koniec roku będzie 8 lat, jak kupowany był. No i wiadomo, że nowy ciągnik musi napierniczać ile się da. No to jak się mówi, jak się nie spłaci wynika, no to będzie chodził codziennie, tak? Codziennie przy wszystkim. No wiadomo, że można mnie ściążyć tego pan taka codziennie w obowiązkach typu. Piszone jak ułodnik, wróci, nie wiem, kupić tu do 30 czy to, no, a powiem szczerze, że pewnie mi to mi się nie zdaje egzaminu, nie zdaje egzaminu. Pojawiło, że na pracy. Wnioskowy pombornik, kieszonki mam na łące, więc tutaj mi zbyt tu nie siedzi, żeby po prostu tak robić, czekać. Ja sobie tak zrobię, zrobię, że nie zrobiłem tak jak za przyjęcie realnie, że ładnie się wcisnę na łące i po kawałku sobie to obcinam, wtedy wiem, że szybciej mi to wychodzi, może się więcej nakręcę, ale nie mam takiej monotonii w głowie, że naokoło łąki, bo dwa hektary łąki naokoło to bierze. Podobno mi być zajęła dostał. No tak, to dobra, elegancko gdzieś tam. Nie mogę sobie elegancko wiedzieć. Przycinam kawałek, jak teraz powiedzmy. Chyba tak jeżdżę. No i później sobie elegancko ucinam kawałek, kolejny kawałek. Bo to cały nie było, całą łąkę i muszę było, że nie jest 15 minut dłużej, ale chyba mi taki monitoring w sieci nie mam. Dobra, nie będę przedłużał odcinku, bo to pół godziny odcinek, więc dzisiejszym byłoby to na tyle. Jeśli tak blog wam się spodobał, to ciepłe, długie komentarze, niech i zadajecie, bo się do odcinka. Na razie, cześć.